Lotnisko w przylepie. Tu rozpoczęła się historia lotniczego pogotowia ratunkowego. Dokładnie 15 lat temu piloci śmigłowca wykonali pierwszy w Polsce lot do ofiary wypadku. Dziś lotnicze pogotowie ratunkowe to 10 wyremontowanych i doposażonych baz śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego. Tworzyliśmy w pełni funkcjonalne warunki dla pracy lekarzy, ratowników, mechaników. Zielona Góra na zakończenie tej inwestycji czekała ponad 2 lata. Do tej pory zespół pilotów, mechaników i lekarzy stacjonował w wynajmowanym budynku nieprzystosowanym do specyfiki działań ratowników. Dodatkowo budynek oddzielony był od hangaru. Piloci do śmigłowca dojeżdżali na rowerze. W tych starych czasach, kiedy musieliśmy jeszcze do śmigłowca z górki zjeżdżać rowerem, powiedzmy, mieliśmy ten wydłużony czas do startu, w tej chwili mamy 3-minutową gotowość startową, powiedzmy, na odległość do 60 km. Zmieniło diametralnie swój obraz. Dziś piloci i ratownicy podkreślają, że wkroczyli do Europy. Nowe pomieszczenia operacyjne i zaplecze socjalne poprawiają warunki pracy ratowników. Skracają też czas przygotowania do lotu. Każdy wylot to bardzo często jest ratowanie czyjegoś życia i dzięki temu ktoś może cieszyć się zdrowiem, może cieszyć się życiem. Najważniejszy jest hangar z nowoczesną, elektrycznie wysuwaną platformą. To pozwala bezpiecznie przesuwać śmigłowiec bez konieczności używania ciągnika. Wyciągany, chowany na platformie jeżdżącej, także w warunkach wysokiej temperatury może być w hangarze schowany, jak sam przy niskiej temperaturze może być w hangarze. W hangarze zachowane są odpowiednie warunki do przechowywania maszyny, a Eurocopter naszpikowany jest elektroniką. Śmigłowiec, który widzimy w tle, wymaga szczególnych warunków przechowywania. To jest maszyna naszpikowana elektroniką, zaawansowanymi systemami nawigacyjnymi. Budowa bazy śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego w Zielonej Górze pochłonęła 5 milionów złotych.